witajcie. Słońce, piękne słońce. Od nie pamiętam kiedy. Było szaro, buro i pochmurno. I w końcu świeci słońce. Więc nie śpię, mimo że mogłabym jeszcze pospać, ale zobaczcie, jakie jest ładnie. I tulipanki, jak się pięknie rozwinęły. A tutaj patrzcie. Cześć! Loluś! Dzień dobry! Nie udawaj, że śpisz, bo już byłyśmy na spacerku. Tak? Kto mnie wyciągnął o 7 na siku, mimo że mogłam jeszcze pospać? Daj mi spokój, matka, idę spać dalej. To jest Lola. No, nie będziemy psa męczyć, także witajcie. O matko, od razu lepiej, jak słuchajcie, słoneczko świeci. Zobaczmy to serum. Wczoraj padłam tak zmęczona, że nie miałam siły na żadną pielęgnację ani nic. Ale dzisiaj to serumiko. Tak wygląda kartonik. Czerwone były na przecenie tym razem. Przednio jak byłam, to były czarne. Czarna seria z czarnej serii. Nie widziałam serum, przynajmniej tam w Rossmanie, gdzie byłam. No opakowanie takie. Ładny jest ten szklany. Tu tak. Odmładzające serum, odżywka na twarz, szyję, dekolt, naturalny kolagen. Let's see. Prawie niewyczuwalny zapach. I wow, zobaczcie, to jest krem. To ma konsystencję. To w ogóle, wiecie co? O, teraz jak roztarłam, ma taki fajny, delikatny zapach. Lubię zapach tych kosmetyków. No, powiem wam, że tego można używać jako kremu. Spokojnie. Tak mi się wydaje. I że to będzie zajebista baza pod makijaż. To w ogóle... Jak są takie bazy pod makijaż, które tak delikatnie się kleją, tylko ja nienawidzę lepkich rzeczy i nie chodzi mi o to, że one się kleją i że są lepkie, tylko że są takie, że coś się przyczepia. Wiecie, o co mi chodzi? To jest takie. Naprawdę, to ma... To jest jak... Odczucie jest jak bazy pod makijaż. Ja nałożę sobie troszeczkę kremu, bo ja tak nie mogę. Wiecie, psychicznie bym tego nie zniosła, ale myślę, że to można... używać jako bazę pod makijaż. A dzisiaj w ogóle zamierzam sobie zrobić makijaż. No dobra. Powiem wam, że też mam wrażenie, że fajniej się stopił ze skórą ten krem. On jest taki dosyć bogaty. Ja cały czas używam tego na noc. Nawet wczoraj patrzyłam na ten na dzień z tej samej serii, tej czarnej, ale mówię, nie ma w promocji, to nie będę kupować. Nie jest mi też potrzebny, na to jak będzie promka, to sobie może kupię. Ej, no super fajny. Kupcie sobie. Mam nadzieję, że jak wrzucę ten film, to jeszcze będzie ta promka w Rossmanie, chociaż nie wiem, czy one są tak długo. Oj, czuję, słuchajcie, to też jest zajebiste, jak macie bruksizm i tutaj problemy. A właśnie... Czuję, że teraz tu mnie coś boli. Jak właśnie się robi ten masaż żuchwy w ten sposób, to od razu czujecie, czy tu są jakieś napięcia gdzieś. Przynajmniej ja tak mam. I powiem wam, że ja widzę różnicę w owalu. Tu miałam takie
Po prostu ze skóry miałam takie chomiki, takie upadające. Ja mam taki kształt twarzy, moja mama też tak ma, moja babcia tak miała, to po prostu tak jest. I słuchajcie, no jeszcze trochę mam tutaj, ale widzę, że coś się zmienia, wiecie? Oczywiście, że trzeba długo poczekać i być cierpliwym i to robić systematycznie, bo to nie są takie rzeczy, że to wiecie, pomasujecie tydzień i lifting twarzy, ale nie wiem, jestem zadowolona. Widzę, że u mnie to działa, a do tego, to już Wam chyba kiedyś mówiłam, jak wykonuję ten masaż, to pod wpływem rąk te kosmetyki się wchłaniają i nie ma czegoś takiego, że potem nakładam makijaż i one są zrolowane albo nie wiem, coś mi się tak wytłuszcza w ciągu dnia i też ta skóra lepiej wygląda, bo raz, że poprzez masaż jest dotleniona, a dwa, że po prostu wiecie, te kosmetyki są tak jakby przez nasze dłonie pod wpływem ciepła i nacisku wtłaczane w skórę, a nie to, że one zostają na powierzchni i to naprawdę czuję różnicę. Że wiecie, nie czuję potem tego kremu w ciągu dnia na twarzy, jak zrobię masaż, a jak nie zrobię, no to czasami tak wiecie, mam ochotę umyć buzię, bo na przykład gdzieś czuję, że tu wiecie, to mi zostało. Nie znalazłam jeszcze jakiegoś fajnego ćwiczenia, które bym robiła pod oczy. Ja też nie mam za bardzo zmarszczek pod oczami. Bo od jakichś 25 lat używam kremu pod oczy religijnie i myślę, że to jest zasługa tego. Nie pamiętam, czy to jest ten ruch, ale chodzi o to, żeby tak delikatnie przycisnąć oczy. No dobra. Beautiful. No zobaczcie. Zobaczcie, jak jest pięknie i wiecie, co odkryłam, że ten mój bluszcz wypuścił małe listki. Widzicie to? Żeby go tu nie zmroziło teraz. Bo wszystko stracił w tym mrozu zimą, mimo że on jest zimozielony. Ale widzę, że patrzcie, tu odrasta ładnie. Dlatego tutaj kapie z dachu i ma, o, aż się tak zrobiło z donicą. Wiem, jak go przestawić na tym. Widzicie? Masakra. No, a ja korzystam ze słoneczka i może powinnam się szykować do wyjścia, ale wypiję sobie kawę na słońcu, bo to jest najlepsza witamina D, jaką można sobie dać. No hello, no proszę bardzo, jak świeci słońce, to w ogóle od razu inne światło, nie? Nawet do malowania się. Jest lepiej i słuchajcie, dzisiaj są walentynki i jestem mega szczęśliwa, po prostu fruwam, naprawdę fruwam. I wiecie, jak je dzisiaj spędzę wieczorem? W szkole. Nie idę na randkę. Aż przybiegła. No i pewnie będą takie same komentarze jak o tym, że powiedziałam, że spędzam Sylwestra sama. Jakby to było naprawdę jakaś ujma. Słuchajcie, nie wiem. Powiem Wam tak, co ja w ogóle sądzę na temat takich rzeczy typu, nie wiem, walentynki, Halloween i tak dalej, nie? Co ja Wam powiem? Jeżeli to Was wkurza i z Wami to nie rezonuje, to oczywiście nie róbcie tego. Ale, i tak to zobaczycie po walentynkach, tak? Więc to nie ma znaczenia. Ale, jeżeli, słuchajcie, jest jakiś dzień i to może być tłusty czwartek, nieważne skąd to przyszło, nieważne czym to się wiąże, ale ja uważam, słuchajcie, że fajnie jest świętować takie rzeczy, obojętne, czy jest się samemu, czy jest się z kimś, czy robi się to z dzieckiem, z psem, z partnerem. Ja uważam, że super takie rzeczy świętować, po to właśnie, wiecie co to jest? To jest to cieszenie się z małych rzeczy
dnia codziennego. Ja kupiłam sobie te mochi takie z Biedry. Jest jakaś edycja walentynkowa, są różowe w kształcie serduszek z waniliowym nadzieniem i jagodową otoczką. I zamierzam sobie dzisiaj zrobić coś dobrego do jedzenia. I jak będę mieć szkołę wieczorem, to zrobię sobie rumianek, bo już nie piję alkoholu. Wcześniej to może by było jakieś prosecco, więc jeżeli, nie wiem, macie ochotę i tam pijecie alkohol, to czemu by sobie nie kupić, nie wiem, jakiegoś fajnego prosecco, albo winka, albo szampana, albo co tam lubicie. Jakieś słodyczy, które są niezdrowe, bo cukier zabija i w ogóle. Albo zamówić sobie jakieś jedzenie, albo sushi i samemu ze sobą zrobić sobie fajny wieczór. I kiedy to oglądacie, już jest po walentynkach i słuchajcie, nie macie humoru, czujecie się źle albo samotni, to właśnie zróbcie to dla siebie. Zróbcie sobie taką małą przyjemność. Naprawdę, to słuchajcie, może być zwykła czekolada truskawkowa wedla i nie wiem, dobra herbata. I naprawdę celebrować, słuchajcie, takie małe chwile i odpalić sobie, nie wiem, film, albo kupić sobie książkę na wieczór, albo audiobooka, albo pomedytować, poćwiczyć, no cokolwiek, słuchajcie. Ale właśnie o to w tym chodzi. O to w tym chodzi, żeby po prostu cieszyć się i czerpać z małych chwil. Bo, tak jak Wam często powtarzam, to nie jest sztuka być szczęśliwym, jak macie super karierę, super związek, piękne dzieci, wspaniałe zwierzęta, kupę kasy i właśnie płyniecie jachtem do, nie wiem, Monako w klapkach Hermesa i okularach Diora, czy co tam, wybierzcie sobie, co by Wam tam pasowało jako oznakę szczęścia i obfitości. I pamiętajcie, że życie się składa ze zwykłych dni i nigdy nie wiemy, ile nam ich zostało i trzeba o siebie dbać. I pamiętajcie, że to też jest tak, że jak my dbamy o siebie, to do wszechświata wysyłamy taką energię. Do wszechświata wysyłamy taką energię, że inni ludzie też będą tak na Was patrzeć. Nie tylko partnerzy. Rodzina, dzieci, koleżanki. O, ona dba o siebie. Ona się rozpieszcza. Ona sobie kupuje ładne rzeczy. To ja też powinienem ją traktować na takim, wiecie, w takim standardzie, jaki ona sama, on sam, przepraszam Panów, wyznaczył dla siebie. I też ostatnio, słuchajcie, nie mogę tego znaleźć, ale widziałam fajną rolkę na TikToku, gdzie laska mówi, jak to powinno być w związku. Jak chcesz mieć dobry... Ja nie lubię takich gierek i manipulacji, wiecie, ja jestem szczera i... No ja nie lubię gierek, nie znoszę, nie, po prostu mam na to alergię. Ale akurat tu bym się z tą dziewczyną zgodziła, bo wiecie, co ona powiedziała, że jak spotykasz faceta, to... Jak to rozegrać? Właśnie ona o takich gierkach opowiada. Jak to rozegrać, żeby on cię dobrze traktował? No więc jak spotykasz faceta, według tej laski, to powinnaś nie za bardzo się zachwycać i mówić, jaki to on jest fantastyczny i rzucać wszystko, wiecie, odwoływać wszystkie spotkania z koleżankami, pracę i po prostu on tylko pstryknie tak i lecisz do niego. Bo jak wtedy facet myśli? Oczywiście, że to jest, wiecie, stereotypowe uogólnianie. Tak nie robimy, tak? Ale no jesteśmy dojrzali, dorośli, wiemy jak to działa, więc tutaj opowiadam o jakimś przykładzie. Gdzie on ten lecę? Żeby to poddać waszym rozmyślaniom tylko, tak? O, jest. No więc tak. Jeżeli spotykasz faceta, i, a to oczywiście wiecie, to może działać tak samo odwrotnie, facet spotyka kobietę, bo to tak wiemy jak to działa, ale tutaj dla przykładu opowiadam to, co ona opowiada. Spotykasz faceta i wszystko dla niego robisz, rzucasz, starasz się i tak dalej, to co on sobie myśli? I pamiętajmy też, że oczywiście nie każdy facet tak ma, nie każda kobieta tak ma, nie wszyscy tak robią, tak? Po raz kolejny przykład.
to co ten człowiek sobie myśli? No, jasne, że ona tak robi. Jestem zajebisty, więc no wiadomo, że no, że ona tak robi, bo po prostu to tak działa, no. Tak? Dlaczego miałaby tak nie robić? Ale jeżeli spotykasz faceta i no nie, teraz, jutro to nie mogę się spotkać, pojutrze to nie mogę się spotkać, tu robię to, tu wyjeżdżam, tu mam, nie wiem, jogę, tu mam przyjaciółki, tu mam coś tam, to on sobie pomyśli, ona stawia siebie na pierwszym miejscu, więc jest zajebista, więc jest o co walczyć, to ja będę się starał. No i mówię po raz kolejny, to jest stereotypowo, ja nienawidzę gierek i ja też nie, słuchajcie, ja osobiście nie uważam, że to jest dobre właśnie takie, wiecie, czy na początku, czy później ja się z tobą nie spotkam, na przykład, mimo że nie mam żadnych planów na jutro, ale nie spotkam się, żebyś czekał, żeby wyglądało, że jestem zajęta i tak dalej, nie? Szczerze, no mówię, ja po prostu, ja nie lubię jakichś takich gierek, ja też paru osobom w swoim życiu powiedziałam, że ja nie będę już za nikim latać. Chcesz? Proszę bardzo, nie? To nie, ale ja się nie bawię w gierki, bo to niczemu nie służy. Ale rozumiecie mój przekaz. Ja rozumiem, co ta dziewczyna chciała powiedzieć i to tak działa. To tak działa, słuchajcie. Nawet podobno też są takie badania, że ludzie, którzy mają dużo pieniędzy i dużo drogich rzeczy, to zazwyczaj dostają droższe prezenty niż wszyscy inni, mimo że na przykład osoba, która daje prezent, wcale nie stoi jakoś super finansowo i nie jest w stanie jej, w stanie tej drugiej osoby, która stoi dobrze finansowo, kupić takich rzeczy, jak ona sobie kupuje, ale na przykład idąc na urodziny czy tam z jakiejś okazji, to wyda więcej kasy niż na przykład na swoją przyjaciółkę, której by kupiła drobiazg, bo tak jakby czuje się zobowiązana, że ta osoba żyje, na, wiecie, w jakimś tam statusie finansowym i trzeba jakby ten prezent do tego statusu dostosować. Rozumiecie, o co mi chodzi, nie? No. I to tak działa. I tak samo to działa w energii. Tak? Tylko właśnie, wiecie, te wszystkie coachki życia i specjalistki zapominają, że właśnie to wszystko działa w energii. I ludzie mimo wszystko wyczuwają ściemę, wyczuwają nieszczerość i mówię, jeżeli rozmawiamy o czymś takim, że miej swoje życie, miej swoje hobby, dbaj o siebie, stawiaj siebie na pierwszym miejscu, to ja jestem całą sobą za. Ale jak poznajesz kogoś i udajesz, że jest jakoś inaczej tylko po to, żeby ktoś za tobą latał, to jest słabe nie wiem, i też jeżeli, kurde, poznajesz drugą osobę, już nieważne, czy jesteś facetem i poznajesz kobietę albo faceta i czujesz, że właśnie musisz uprawiać jakieś gierki, żeby on, nie wiem, był tobą zainteresowany, to też uważam, że trzeba to sobie odpuścić. Oczywiście to są moje prywatne przemyślenia, nie każdy się z tym musi zgadzać, każdy ma inne doświadczenie, jest w innym momencie życia. I dla różnych ludzi różne rzeczy działają. Ja mówię o sobie, ale tak, zgadzam się, że jak stawiasz na siebie, inwestujesz w siebie, umiesz spędzać czas ze sobą, to wszechświat ci to odda. W postaci tego, co do ciebie przyjdzie, w postaci ludzi, którzy do ciebie przyjdą. Oczywiście, że słuchajcie, czasami się zdarzają ludzie, którzy po prostu dla nas są lekcją, tak? I to nie jest tak, że już nigdy, nie wiem, dbasz o siebie, rozwijasz się, stawiasz na siebie, to już samych fantastycznych ludzi będziesz spotykać. Może tak nie być, ale wtedy ich spotkasz i wiesz, co z nimi zrobić i wiesz, żeby się nie angażować w takie relacje. No i do czego zmierzam? Właśnie do tej energii, że słuchajcie, takie małe rzeczy, takie świętowanie jakichś takich małych rzeczy, świętowanie siebie, dawanie sobie, naprawdę energetycznie wysyła ludziom taki komunikat jak z tymi prezentami, tak? Że ta osoba o siebie dba, ma jakiś standard traktowania siebie przez siebie, więc ja muszę temu dorównać i też będę ją tak traktować. Dlatego, dziewczyny i chłopaki, dbajcie o siebie na co dzień.
Nie od święta, wiecie, to nie jest tak, że trzeba zbierać 5 lat na, nie wiem, torebkę z logo i to jest wtedy święto. Nie, małe rzeczy. Można, nie wiem, iść sobie do Rossmana kupić balsam, który ładnie pachnie i się wysmarować na wieczór. Albo, nie wiem, iść na spacer, poczytać książkę. Cokolwiek, słuchajcie, co tam wam w duszy gra. Ale dbajcie o siebie i róbcie sobie takie małe rzeczy. Nie czekajcie, aż ktoś wam to zrobi. Kupcie sobie kwiaty. Wam też mówiłam, ja ostatnio fiolet. W feng shui, fiolet w domu to jest obfitość. I wiecie, że ja sobie tak siedziałam na paznokciach i miałam je zrobić czerwone. I tak właśnie przeczytałam o tym i mówię, dobra, zrobię sobie fiolet. Słuchajcie, wiecie, że naprawdę widzę różnicę, więc kupiłam sobie taką, no ja nie wiem, czy ta orchidea jest taka. Tak, no ale zresztą to fiolet i fioletowe tulipany, z których bardzo się cieszę, jak na nie patrzę, to po prostu... wiecie co, ja kiedyś kupowałam sobie często kwiaty, ale dlatego, że były w Lidlu, a teraz nie ma, teraz są tylko jak są jakieś okazje. I tak właśnie, słuchajcie, dzisiaj się obudziłam, popatrzyłam na te tulipany i o, jak miło. Dobra. I nawet ładnie mi, widzicie, jak jestem zadowolona, nawet makijaż mi ładnie wychodzi. No, także... Kochani, ja zaraz wychodzę. I właśnie tak, wiecie co? Potrzebuję iść do Tigera, bo potrzebuję sobie kupić zeszyt do journalingu. I też do szkoły. Ale tak sobie myślę, jak dzisiaj są walentynki, to w Tigerze tam będzie Saigon, nie? Tigerze są najfajniejsze rzeczy. Chociaż może jak dzisiaj są walentynki, to wszyscy wczoraj kupili. Nie wiem, ale jest takie ładne słońce, że się przejdę. W ogóle ostatnio tak mam, że jak wracam z miasta, to już nie biorę taksówki, znaczy jadę taksówką, ale potem jak wracam, to przechodzę duży kawał na nogach i ostatni tylko odcinek sobie wracam tramwajem, bo jakoś tak, nie wiem, mam ochotę być jak najdłużej na zewnątrz. Jakbym mogła, to bym w ogóle na piechotę wracała. I już, słuchajcie, nie mogę się doczekać, aż zacznie się znowu sezon jazdy na hulajnodze czy na rowerze. Ja to tak kocham. Mnie to tak relaksuje, słuchajcie, słuchawki na uszy i hulajnoga albo rower. To jest po prostu, dla mnie to jest jak medytacja. Mnie to tak relaksuje i tak cieszy i w ogóle... No ale po moim tym wypadku, znaczy wiecie, wtedy jak jechałam i się wywaliłam, to nie było, nie padało, nie było ślisko, nie było zimno, tylko po prostu. I teraz już jest taka pogoda, że dzisiaj na przykład mogłam jechać tą hulajnogą, no ale wiecie, jednak jest tam jakoś wilgotno, czy może być ślisko, bo dzisiaj rano był przymrozek, więc boję się, ale mnie kusi. Widzę, że tutaj tymi miejskimi jeżdżą ludzie, no ale nie chcę kusić losu. A już nie mogę się doczekać, tak kurde, no, jeszcze z miesiąc. Nie wiem, kiedy te miejskie... Właśnie nie wiem, czy nie było tak kiedyś, że te miejskie chowali? Bo ja widzę tutaj, że leżą koło mnie, koło osiedla, więc czy to są jakieś porzucone, czy w tym roku zostawili na zimę? Nie wiem. No, ale tak czy siak... Też nie wiem, jak w tym roku to się potoczy, czy latem będę w Łodzi, czy nie. Jakby się to... Mam nadzieję, że nie, bo słuchajcie, te upały i to... Ja już po prostu bardzo to źle zniosłam w zeszłym roku. Bardzo źle się czułam. No też wiadomo, kicia się na to nałożyła. Ale już w tym roku nie chcę być w Łodzi latem. No ale w zeszłym roku też nie chciałam i wyszło jak wyszło. Ale mówię, ja czuję powiew pozytywnej energii. Mam wrażenie, że coś się zmieniło i że już... Wiecie, różne rzeczy. Ale jeżeli by tak było, że będę w Łodzi, to sobie kupuję rower elektryczny. I będę śmigać, słuchajcie. Chociaż to bydle, które mam na Mazurach, jest takie ciężkie, że po prostu no to jest mega wada, że to jest super ciężkie, nie? Że tak gdzieś, nie wiem, na przykład wnieść po schodach to... Chociaż moja hulajnoga też jest super ciężka. To jednak nie jest to samo. I teraz co?
pusta. Powiem Wam, że bardzo Wam polecam te konturówki z NYX. Jedna z Was mi pisała, że podobno one są w Rossmanach. I powiem Wam, że moim zdaniem one są lepsze niż Charlotte. Mimo, że ja uwielbiam Charlotte i wiele lat używam. Ja nie wiem, czy pamiętacie, ja to kupowałam i zamawiałam z Anglii, jak jeszcze w Polsce w Sephorze nie było. Ojej, ale mnie nos swędzi. Ale mają lepszą konsystencję. I bardzo mi się podoba ten kolor, trafiłam. A, no i krzywo. Zastanawiam się nad permanentnym i wiecie co już miałam robić? Ust. Ale nie mogę, bo brałam po usunięciu senki brałam steryt i antybiotyk, a podobno to może zmieniać kolor. I muszę odczekać. A ta konturówka to jest Los Angeles 2.0. Teraz może spróbujemy. O, może to Golden Rose? To jest 28. No i co, spoko? Spoko. A może jeszcze tej użyję, tej Milk Jumbo NYX Milk Color. Nie Milk, to właśnie nie jest Milk, ja wam źle mówię. Ha, ale jaki to jest kolor? Jogurt! Ona pięknie wygląda w kąciku. No i powiem Wam, że czuję, że tak fajnie właśnie na to serum i na ten krem ten makijaż się tak przykleił, wiecie o co mi chodzi. Jeszcze trochę może tego Fenty, bo jednak dużo tej pielęgnacji nałożyłam. Nic nie widzę. Tak świeci słońce, ale jestem tym tak zachwycona, że w ogóle mi to nie robi, wiecie? Może jeszcze rozświetla albo użyję tego.
Jest pięknie. I tak zaraz uczeszę włosy, mam związane jakkolwiek do mycia zębów. No hello. Ja tak wyglądam. Wszystko zaraz. To była Balenciaga. Buty Adidas, czy nie widać? No, to jest ta bluza, teraz prześwietla mnie, bo jest mega słońce. Tak samo jak się malowałam, musiałam potem iść do łazienki się porozcierać, bo byłam nierozblendowana, więc jeżeli było widać, to poprawiłam. Moje perfumy ze ślubu, których nigdy nie lubiłam, jakoś nie mogłam ich zużywać, ale czas je zużyć, bo mam tyle flakonów. Psikarz się zepsuł? Nie, ale ładny jest ten zapach. W ogóle teraz chyba mi się bardziej podoba niż kiedyś. Never mind. Ale też mam postanowienie. Mam pełno jakichś takich, o tu już nie, ale miałam pełno takich, wiecie, na jedno psikanie. O. Muszę to o. Pozużywać i powywalać, zrobić z tym porządek. Tu pijam kawę. Lecę w ten walentynkowy dzień. Dzień dobry. Dzień dobry. I proszę bardzo. O, dziękuję. A czuł jakąś torebeczkę może? Pewnie. O, super. Bardzo dziękuję. Miłego dnia. Do widzenia. Zobacz, widzisz ptaszki? Tylko się tam nie właduj, Lola, please. Bo jest zimno. Aha, no dobra. Tu możesz. Brawo, pięknie! Mój Brutus, super! No, jeszcze? Ptak, przepędź, niech se nie myślą. O! Zaraz będą obrońcy ptaszków, że Lola straszy. Ale tu jest błoto. Ja się obawiam, że ona jest teraz... Żeby to nie był skok, Lola, bo ja tam nie wchodzę. W to łagienko. No. Będzie się tak dziwnie stać, ale gdzieś wszedłem statyw. Lolek, please! Zobaczcie, co ja mam. Ja pierdzielę po prostu. Marzę o tym. Kupiłam to z jakieś 3 godziny temu. Patrzcie na to. Normalnie. I to jest, słuchajcie, z rokitnikiem. I z maczą jedno, a drugie nie pamiętam z czym. No, ale taką sobie sprawiłam niespodziankę na walentynki. Zaraz będę z tym nagrywać rolkę, więc nie zrobię Wam testu na żywo. I kupiłam to i myślałam, że to jest, słuchajcie, ta odżywka z pokrzywą, a tu jest napisane, że to jest z brzozą. Czy jest jeszcze z pokrzywą? Czy mi się coś pokićkało? Ale byłam przekonana, że kiedyś w ręku miałam pokrzywę.
No ale nic, słuchajcie, jestem bardzo ciekawa. Ostatnią wzięłam. Wykupione to było. I to jest z rumiankiem też. Kamil. To nie jest... Nie wiem. Nie ma tutaj nic po angielsku. Ale będę sobie do swoich mieszanek dolewać, bo tak to dolewałam tego hydrolatu rumiankowego, więc no jestem ciekawa. Mam zielony na spacerze, jest piękna pogoda, jest gorąco, jest fantastycznie i czuję się też od razu po prostu, jak jest słońce, to czuję się fantastycznie, jak można iść na spacer, czuję się fantastycznie. W ogóle czuję się fantastycznie i mam nadzieję, że Wy też. A jak nie, to Wam wysyłam dobrej energii i naprawdę uważam, że dzisiaj mam ładny makijaż, chociaż to było równo, ja wiem, że to wygląda jakbym nie miała bronzera, ale ta bluza z Zary, ona ma taką małą tutaj dziurę, że zawsze jak ściągam, to potem mam pół makijażu startego i tym razem, o, tutaj jest ubytek, ale no ładnie, ładnie. I nawet słuchajcie, już mam takie długie włosy, że prawie mi się tutaj wszystko trzyma, z tyłu mam spinkę, no. Chyba to będzie moja letnia, słuchajcie, fryzura taka na cebulę do góry. No dobra, wrzuciłam rolkę, zrobiłam pizzę i zaraz zaczynam szkołę. Jeszcze muszę tylko, chciałam powiedzieć sushi, Lolę wziąć na spacer, żeby potem mi nie truła w trakcie, że będzie chciała siku. No i ten, później sobie odgrzeję i zjem, ale już mam wszystko gotowe, piekarnik się grzeje. I tak, dzisiaj taka zupełnie prosta sos, ser, salami i gorgonzola. Na taką prostą miałam ochotę, no, więc będzie pizzaleczka na obiad, do kolacji, o śniadaniu, coś. Dziewczyny, bardzo Wam polecam. Już o tym mówiłam, ale powiem jeszcze raz. Olej rycynowy. To jest olej, który najgłębiej przenika przez skórę. I on, słuchajcie, fantastycznie mi działa na PMS. Naprawdę. Podobno, jeżeli macie jakiekolwiek problemy hormonalne, to bardzo dobrze używać oleju rycynowego. Na przykład osoby chore na tarczycę mogą sobie tutaj robić taki kompres, czy po prostu, wiecie, smarować. I tak samo na przykład, jeżeli cierpicie na zaparcia, to też świetnie działa. Niestety, słuchajcie, on się tak klei, że tylko po prostu jakiś stary dres i w tym chodzić, albo się położyć spać, strasznie taki lepki, gęsty, no tłusty, jak to olej, ale no nie, jak sobie to nałożycie i założycie jakieś ubrania normalne, niestety nie polecam, ale powiem Wam, że no testuję już od jakiegoś czasu i nie wiem, słuchajcie, czy to nie będzie nowy żywokost. Naprawdę tyle się naczytałam o tym, jak on fantastycznie działa i ma naprawdę wiele niesamowitych zastosowań i jak czytam albo słucham ludzi, którzy o tym mówią, to niektórzy naprawdę, jakby to było, widzicie, po prostu złoty lek na naprawdę wiele rzeczy. No oczywiście na włosy, to jest pewnie Wam znane, nie? Na porost włosów, ale to, że to tak fajnie działa na właśnie na hormony. I też, słuchajcie, znalazłam taką informację, że właśnie nakładany tutaj może pomagać w depresji, w stanach depresyjnych. No nie. Niesamowite, słuchajcie, jakie mamy rzeczy pod ręką, tanie.
Bo wiecie, no to jest tak, że to są takie rzeczy, które to nie jest tak, że raz sobie brzuszek posmarujesz i wszystko się wyleczy, nie? Tylko używam tej jamy dzisiaj znowu. Tylko no trzeba to robić regularnie, tak? No, także. Ale słuchajcie, naprawdę ciekawa sprawa, także polecam. Gorąca woda. Dobra, dzisiaj robię takie większe porządki w łazience. Sprzątanie, ale też organizacja. Potem wam pokażę różne rzeczy ciekawe tutaj. No dobra, skończyłam sprzątać łazienkę. I tutaj to będę chciała wymienić, ale to się myje w zmywarce, bo tutaj jest moja mieszanka olejów i olej sezamowy, które też są za wysokie, żeby mi weszły do szafki. Ja zresztą w szafce nie chcę ryzykować z takimi tłustymi rzeczami, więc na przykład tutaj ten olej ze słodkich migdałów też stoi. To jest ta moja mieszanka, którą sobie zrobiłam sama do mycia. No, skrabaczka do języka, pasta do zębów. To też ta woda termalna też stoi tutaj, bo mi się nie mieści. No i tutaj jest druga umywalka. Tutaj mam kubełek na śmieci z suszarki. Jak macie suszarkę, to znaczy ten ból, że cały czas trzeba opróżniać, więc mam taki mały. I tutaj teraz w tej szafce zrobiłam sobie taką półeczkę, bo no, gdzieś wam pokazywałam, nie mam teraz dzisiaj jakiegoś super porządku, ale tutaj jest, czekajcie, moją szynę wyjmę, tu jest moja szafka z kosmetykami wszystkimi, a tutaj sobie zrobiłam taką półeczkę, gdzie mam wszystkie tak olejki eteryczne tutaj do robienia tych balsamów, masło kokosowe, masło shea, oliwa magnezowa na wieczór do stóp, więcej olejków eterycznych i tutaj mam różne, tu mam olej tamanu, olej kameliowy, babka lancetowata, taki migdałowy mały, zamówiłam szczerze, więc w ogóle był tak drogi, że myślałam, że to jest duża butelka. Tutaj mam puste butelki, lejek, tutaj mam, to jest moje serum z rokitnikiem, już końcóweczka tego serum do włosów, to wszystko jest mega klejące i mega takie tłuste, więc tutaj jest ta ajurwedyjska mieszanka do włosów, której używam do tego, a czasami też nakładam na same włosy. Olej rycynowy, którego używam na włosy, do ciała, na brzuch teraz. Tutaj zamówiłam sobie jeszcze hydrolat z krwawnika. Tu są zapasy. I tutaj są puste opakowania, które czekają na adaptację. Hydrolat z krwawnika. Tutaj mydło kastylijskie sobie kupiłam. Pusty pojemniczek, świeca i trzy zapasy żywokostu, bo na którejś aukcji na Allegro jest tak, że kupujecie 6 za jednym razem, to jakoś jest wtedy za 11 zł ta butelka, poniżej 12 zł, a u mnie to idzie, więc jakby o. A tutaj jeszcze mój ukochany chlorek magnezu sześciowodny, 2 puste wiadereczka, trzecie jest w użyciu, także jak widzicie, ja tego naprawdę używam i używam codziennie, bo to też, żeby wszystko działało, to trzeba tego używać regularnie i codziennie, ale ładnie sobie tu wymyłam umywalki, jeszcze muszę, nie patrzeć się, to muszę wyczyścić szczoteczkę i wymienić główkę, dzisiaj do mnie przyszły końcóweczki, więc jeszcze to muszę zrobić, bo już jest taka brzydka. No i wieczorem sobie zrobię kąpiel, jeszcze muszę tutaj odkurzyć i umyć podłogę, przetrzeć szafki z zewnątrz, ale już generalnie będzie ok. A na kolację uhonorujemy tydzień włoski z Lidla. Nie zjadłam walentynki, ale spróbuję sobie, słuchajcie, dzisiaj wyjmę te różowe, zobaczymy, czy są dobre. Ja zawsze lubię sobie jeszcze, wiecie co, użyć mojej ostrej oliwy gotowych lasagni, albo nie gotowych, żeby była taka ostra. No to jest zabuka oczywiście. Znajdziecie osobę na resztę życia, zaręczycie się.
i dopiero wtedy ją poznacie. Pobiegnijcie do niej w zwolnionym tempie. Chcę się znów spotkać. Przysięgam. Matt, ciekawe, co z tego będzie. Przekonamy się. Toast za wspaniały dzień. Obyśmy znalazły tu mężów. Takie sobie. Panowie, czy nie są niedobre, bo to jest pyszne, ale najgorsze ze wszystkich prelów.